Pamiętacie, jak w filmie, który był tym wybrać pod szlif, mówiłem, że z tamtych dwóch kamieni będę miał czas zrobić tutaj na wyjeździe tylko jeden? Myliłem się. Nie zdążę zrobić nawet jednego. Cześć, Wojtek Kurczewski, kanał Ambrisosą. To jest druga część filmu, w którym będziemy zajmować się szlifowaniem tej oto ślicznotki. To jest pierwszy kamień z filmu, który bursztyn wybrać pod szlif, do którego gdzieś tutaj za chwilę pojawi się odnośnik. Tam ten kamień opisywałem i tam go wybraliście. Pewnie pamiętacie z tych, którzy już widzieli ten film, że mówiłem, że będę miał czas zrobić tutaj na wyjeździe w Ustce tylko jeden z tych kamieni. Więc myliłem się. Nie zdążę zrobić nawet jednego tak naprawdę. O ile w miarę celnie udało mi się przewidzieć czas, który jest potrzebny na to, żeby wyszlifować tej wielkości bursztyn, no to absolutnie nie przewidziałem, ile czasu będę potrzebował na to, żeby to wszystko sfilmować, pomontować i zobaczyć, jak to wychodzi. Ale to robiłem pierwszy raz, więc można powiedzieć pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał. Natomiast kamień, z tego co widzę, już jest tak piękny, że bardzo się cieszę, że skończę kręcić cały ten film w Warszawie, bo absolutnie zasługuje na jak najlepszą sesję fotograficzną, jak najlepsze sfilmowanie go po zakończeniu pracy. A tutaj tak naprawdę nie mam warunków do tego, żeby wam to wszystko ładnie skręcić i pokazać, więc to już sobie zrobimy po powrocie. A teraz co? Teraz bierzemy z kopyta do roboty. W pierwszej części zajmowaliśmy się pracą, frezem i zdzieraniem kory. Udało nam się ten etap zakończyć. Teraz tak naprawdę zajmujemy się drugim etapem, czyli kształtowaniem. Nie będziemy siedzieć w łazience, bo to już nie ma sensu. Teraz możemy sobie spokojnie pracować gdziekolwiek. Ja zmykam do pokoju, bo tam będę kontynuował pracę tak naprawdę. Preferuję pokój, w którym jest telewizor albo komputer, na którym można słuchać różnych wykładów. Najczęściej na YouTubie albo podcastów. Duża ilość szlifierzy kamieni szlachetnych stosuje tą metodę, albo przynajmniej w robocie jakieś słuchawki, gdzie można było słuchać e-booków czy czegoś. Bo sam proces jest żmudny i na tyle nie zajmujący umysłowo, że tak naprawdę nie ma sensu zajmować się tylko tym. Spokojnie można jedno z drugim połączyć, a może nawet lepiej jest odłączyć te półkule od siebie. Dzięki temu jest miejsce tak naprawdę na, tylko i wyłącznie na sztukę, a precyzyjne myślenie logiczne gdzieś tam w międzyczasie też jest zajęte, co serdecznie polecam. Godzinka kształtowania za nami. Kształt coraz bardziej mieści się w dłoni i pasuje do ręki. I to jest bardzo miłe. Część tych najbardziej niedopracowanych powierzchni już też udało się dopracować. Na pewno teraz skupimy się nad tą stroną, bo tej strony prawie wcale jeszcze nie ruszałem. Ta część już też jest pozbawiona śladów po pracy frezem. Natomiast to, co wam teraz jeszcze pokażę, używając latarki, to jeszcze są przebarwienia, których na pewno będę chciał się pozbyć. Tu widać, widzicie, jeszcze jest duże tu. W pozorom tu na górze jeszcze jest sporo takich przebarwień, których chcę się pozbyć. Na pewno w tej części też jeszcze one są widoczne i tu ten bursztyn jest do końca wyczyszczony. No tu z boku to nawet nie będę pokazywał, bo jeszcze nawet nie zacząłem. No, ale też tu widać, że tu jeszcze potrzeba pracować troszeczkę. O, i teraz też widać tutaj w tej części. Też jeszcze widać, że tej pracy jeszcze sporo, nas czeka jeszcze sporo pracy, żeby się tych przebarwień pozbyć, żeby dostać całkowicie czystą, jasną, ładną powierzchnię. Od tego będzie zależało tak naprawdę również to, jak szybko ten bursztyn będzie się patynował, bo bursztyny się patynują, to znaczy z czasem coraz bardziej zżółci zaczynają wpadać w pomarańcz, a potem w głębsze kolory. Brąz bądź czerwień. I oczywiście te procesy trwają latami, więc to nie jest coś, co jesteście w stanie szybko zauważyć. Natomiast im doskonalszy ten polar będzie, im doskonalsza będzie ta powierzchnia wyczyszczona z tych przebarwień, tym wolniej ten proces będzie następował. On się może pojawić po 20, po 30, może po 50 latach, w zależności od tego, w jaki sposób ten kamień będzie później oczywiście przechowywany. Natomiast na tym wstępnym etapie możemy tak naprawdę jak najbardziej opóźnić ten proces i
to tak naprawdę chcę teraz osiągnąć. Do tego staram się dążyć, tak? Ja zacząłem szlifować, można powiedzieć, w tej chwili już 4 lata temu bursztyny i ten polar jest na tyle dobry, że one nie zmieniły koloru do dziś. Przy czym też oczywiście mówię, kwestia jest odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji. Ja swoje kamienie co jakiś czas przemywam wodą z mydłem oliwkowym, takim zalepo, na bazie czystej oliwy i to w zupełności wystarcza do tego, żeby utrzymywać je i w doskonałym polarze cały czas i tak naprawdę dzięki temu też nie patynują się, nie zaczynają wpadać w pomarańcz, cały czas pozostają w takim mniej więcej kolorze, w jakim zostały oszlifowane. Też im dokładniejszy będzie ten polar, tym mniej będzie tak naprawdę takich mikrorys, które tak to upatynowanie się ułatwiają, więc to też warto wziąć pod uwagę przy pracy, dlatego ta dokładność tak naprawdę jest tak istotna, bo to potem pomaga utrzymać piękno tych kamieni na wierzchu przez lata. Kolejne 1,5 godziny kształtowania, teraz przetrę olejem cały bursztyn. Oczywiście też po to, żeby nacieszyć oczy, ale też przede wszystkim dlatego, żeby móc zobaczyć, jak dobrze starta jest ta wierzchnia warstwa. Tak naprawdę dopiero pod olejem, pod tą warstwą oleju będzie widać dokładnie poza tym, co jest w środku, czy i gdzie jeszcze zostały miejsca, które trzeba zetrzeć. One będą się jawić w postaci takich zamgleń powierzchniowych, takiej jasno-żółtej powłoki z wierzchu, która jest przestrzenią, gdzie ten proces patynowania się oksydacji będzie przebiegał jako pierwszy. Bo tak jak tutaj widzicie tą kropkę, o tutaj, taką lekko brązowawą jeszcze, to tego typu powłoki będą potem powodowały, że w tych miejscach znacznie szybciej ten bursztyn będzie wracał w stronę czerwieni, w stronę pomarańczą. Tu w tym rogu, tu widać te zamglenia, to jest ta wierzchnia warstwa bursztynu, która już uległa oksydacji. I tam już się procesy zamieniania surowego bursztynu w korę zaczęły i takich miejsc trzeba się pozbyć wszystkich, jeżeli się chce, żeby ten bursztyn jak najdłużej zachował swoją barwę i żeby się zaczął patynować jak najwolniej. O, teraz możecie to dojrzeć, to jest na pewno tutaj po wierzchu też jeszcze taka żółtowa przestrzeń i one będą nam przeszkadzać zdecydowanie. Tak samo z tej strony widzę też lekkie zamglenie żółcią i też musimy je usunąć, bo na pewno to znajduje się również tutaj na boku. O, widzicie, nad tą, po lewej stronie nad tą dziurką, którą zostawiamy, jeszcze są takie przebarwienia i one poświecone od przodu po prostu wydają się być taką żółtą chmurką na przezroczystość tego bursztynu i tak możecie sprawdzać dokładnie jakość tej powierzchni, którą przygotowujecie już potem dalej pod poler. I właśnie do tego teraz to całe badanie robimy. A przy okazji możemy sobie popatrzeć, jak jest pięknie w środku. To będzie naprawdę cacuszko. Cacuszko i cymesik. O. Dobra, będzie tego. Lecę myć bursztyna i biorę się dalej do pracy. Ktoś mógłby się w ogóle zapytać, po co szlifować ręcznie kamienie? Co do innych kamieni, to oczywiście kwestia gustu, natomiast jeżeli chodzi o bursztyn, bursztyn jest kamieniem stworzonym wręcz idealnie do tego, żeby go dotykać. Tak naprawdę w odróżnieniu od innych kamieni szlachetnych jest ciepły w dotyku, matowy, ma coś w sobie takiego, jakby się dotykało tak naprawdę troszeczkę ciała drugiej osoby. To jest absolutnie unikalne, jeżeli chodzi o kamienie szlachetne i ja między innymi z tego powodu tak naprawdę tak bardzo lubię z bursztynami pracować. Natomiast uważam, że ponieważ bursztyny są stworzone do dotykania, to tak naprawdę nie da się oddać w maszynowym szlifie tak dobrze tej doskonałości dotyku, tak? Tego, że dotykamy tak naprawdę jakby
nie tyle nawet pracy, co ręki drugiego człowieka. I to można zrobić tylko i wyłącznie w procesie ręcznym. Ja próbowałem to robić maszynowo, ale to nie wychodzi. Oczywiście, że można, wtedy proces jest o wiele krótszy i tak dalej, i tak dalej. No ale to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że tylko ręczny szlif daje tą doskonałość powierzchni, daje tą doskonałość wklęsłości, wypukłości, wszystkich zagięć, krzywizn, które idealnie pasują do ludzkiej ręki, tak? Chodzi o to, że te wszystkie powierzchnie, jeżeli są wygładzone, jeżeli są wykonane ręcznie, to one po prostu przyklejają się do ręki drugiego człowieka, przylegają idealnie i to wrażenie w momencie, w którym bierzemy ten kamień do ręki, mówię, jest takie, jakbyśmy mieli bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, jest absolutnie niesamowite. Wrażenie w dotykaniu, że dotykamy czegoś żywego, tak naprawdę, a nie... Chociaż ja uważam, że kamienie w ogóle są żywe, ale dla tych, którzy uważają, że kamienie są martwe, a żywe są tylko zwierzęta czy rośliny, to zdecydowanie to wrażenie, że dotykamy czegoś żywego, a nie martwego kamienia, jest niesamowite, jest absolutnie najdoskonalsze i dlatego uważam, że warto poświęcić czas, szczególnie dla najpiękniejszych, najcenniejszych kawałków bursztynu, żeby wyszlifować ręcznie. Bursztyn zapowiada się przepięknie, wygląda coraz ładniej, coraz lepiej. Kolejne 2,5 godziny bardzo wyczerpującej pracy, ale dotarłem właśnie do takiego punktu, w którym jestem już zupełnie usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o pozbycie się wszystkich przebarwień. Jak widzicie, wszystkie tutaj te niedociągnięcia, które było widać, wszystkie te plamki takie pomarańczowe zniknęły. Może nie tyle zniknęły, co przez ostatnie 2,5 godziny je po prostu starłem. I tutaj bardzo pięknie, jak widzicie, też jest starte, ta plamka nam będzie zdobić. I kolor też udało się zachować. Pomimo tego, że zdarliśmy kolor z jednej strony całkowicie, to cały czas ta rubinowość gdzieś będzie grała. Także tak to. Na ten moment mamy bursztynek, który się tak prezentuje. Tu już jest całkiem fajnie z tej strony. Bardzo się go miło trzyma. A tu nie wiem. Ja jeszcze muszę się z tym przespać, bo już dziś jestem tak zmęczony, że nie myślę logicznie. Więc po prostu na tym skończę dzisiaj pracę. Jutro też jest dzień. Zawsze jakieś nowe pomysły może przyjdą do głowy. Dzisiaj już mam oko z guzika. Jutro będę decydował tak naprawdę. Ten materiał, który zobaczyliście do tej pory, to jest wszystko, co udało mi się nagrać w wózce. W międzyczasie wróciłem do Warszawy, minął miesiąc, nadrobiłem wszystkie zaległości i znowu mam czas, żeby zająć się ostatnio moim ulubionym bursztynem. Witajcie w moim królestwie, biorę się dalej do roboty. Okej, skończyliśmy pracę w takim momencie, w którym miałem już oko z guzika. Byłem tak zmęczony, że nie byłem w stanie ocenić, czy efekt, który osiągnąłem, jest w pełni mnie satysfakcjonujący. Miałem parę nocy, żeby się z tym przespać, teraz już wiem. Kamień doskonale leży w ręce. Sprawia bardzo dużą przyjemność dotykania, w związku z czym tak, proces kształtowania można uznać za zakończony. Super. Trwało to trochę, ale było warto. Teraz spokojnie możemy przejść do kolejnego etapu, czyli prepoleru, przedpoleru. Jedni to nazywają tak po angielsku, drudzy tak po polsku, zwał jak zwał. Generalnie chodzi o to, żeby używając coraz bardziej delikatnych, coraz wyższej gradacji papierów ściernych, doprowadzić powierzchnię do takiego momentu, w którym wystarczy pastą polerską dosłownie przez niedługi czas popracować, żeby osiągnąć już efekt ostateczny w postaci doskonałej szklistości, przezroczystości powierzchni. Ja się już nie mogę doczekać, muszę przyznać. Widziałem wielokrotnie ten kamień pod olejem, ale to jednak nie jest to samo, co widzieć już finalny efekt. W związku z czym, no cóż, zabieram się dalej do roboty. Będę używał papierów o takiej gradacji. Pracowałem 240 na początek przy kształtowaniu. Teraz będę używał papierów w takiej gradacji. Zaczniemy od 320. I potem tak naprawdę dobrze jest podwajać tą gradację, czyli akurat w moim przypadku, żeby sobie nie utrudniać dalej matematyki, to weźmiemy papier o gradacji 500, potem przejdziemy na 1000, jak skończymy pracę papierem o gradacji 1000, to przejdziemy do papieru o gradacji 1500. I jak skończymy pracę tym papierem, to już ostatecznie wykończymy kamień papierem gradacji 2000. I to będzie koniec prepoleru. Zaraz sobie włączę jakiś ciekawy wykład. Tym razem o jakichś megalitycznych budowlach w Ameryce Południowej, w mieście, którego nazwy nie wymienię. Wracam do mojej miseczki z wodą.
biorę ze sobą kamyk i zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy pracę kolejnymi papierami, warto je sobie najpierw namoczyć. Ja już tutaj mam 320 namoczoną, wkładam resztę, bo taki namoczony papier jest o wiele bardziej plastyczny. O wiele lepiej dociera do powierzchni i łatwiej nim pracować. Więc zawsze namoczcie sobie wcześniej trochę papier i pamiętajcie o tym, żeby zawsze po każdym kolejnym papierze wymieniać wodę, dlatego że z tego papieru odpadają ziarenka tego, co ściera, i jak już będziecie pracować wyższymi gradacjami, np. 1000 i z takiej 320 gdzieś wam się to ziarenko zaplącze, to znowu będziecie mieli rysy, które będziecie musieli ścierać niższymi gradacjami. To wam tylko i wyłącznie dokłada pracy, więc lepiej po każdej gradacji papieru wymieniać wodę na czystą. Tak się pracuje szybciej. Pewnie ci bardziej spostrzegawczy z was zauważyli, że już kończąc kształtowanie bursztynu, starałem się trzeć papierem w jedną stronę, żeby mieć tylko w jedną stronę rysy od tego papieru. Dzięki czemu w tym momencie już wiem, które rysy są z której gradacji papieru. I za każdym razem, używając każdego kolejnego papieru, każdej kolejnej gradacji, będę tarł w jedną stronę konkretną, dzięki czemu będę wiedział, że te rysy, które są na bursztynie, powstały tylko i wyłącznie podczas tarcia tą nową gradacją papieru. I tutaj widzę, że idealnie w jedną stronę mam wszystkie rysy na całości. Powierzchnia staje się coraz bardziej przezroczysta. A przy okazji jeszcze ładnie się wygładza. No i tak, praca papierem gradacji 320 skończona. Idę wymienić wodę, opłukać bursztyn dobrze, żeby tam żadne ziarenko z tego papieru nie zostało. I przechodzę na 500. Ważna rzecz jeszcze, jeżeli chodzi o pracę długotrwałą z kamieniami i ze szlifowaniem, nie używajcie zbyt ostrego światła. Taka 40-watowa żarówka powinna wystarczyć. Niestety przy tego typu powierzchniach, gdzie powstają duże odbicia światła, wasz wzrok będzie się przy mocniejszych żarówkach bardzo męczył. Tutaj bardzo jasne światło zupełnie nie jest potrzebne do tego, żeby widzieć, nawet będzie przeszkadzać. Dzięki temu, że to światło jest słabsze, to widać dokładnie wszystkie rysy, a gdyby ono było mocniejsze, oślepiałoby nas i byłoby to naprawdę ciężko zobaczyć. Widzicie takie krople? To rozgrzany bursztyn wydziela kwas bursztynowy i olejki eteryczne. Teraz te krople są dobrze widoczne. One jak przetrę, to znikają. To ciekawe, nie? A tu je widać, tu mnie dotarło. Oczywiście pięknie pachnie cały czas podczas pracy. To jest dodatkowa zaleta. Okej, tę pracę 500 skończona, nic poza to, co powiedziałem już wcześniej przy 320, nie mam do dodania. Mi się jakość rys podoba, także biegnę wymienić wodę i lecimy dalej, tym razem już z papierem o gradacji 1000. Mała, krótka podpowiedź co do pracy papierami. Już jak wchodzicie na wyższe gradacje typu 1000, 1500 i 2000, to podczas tarcia powinniście mieć wrażenie, tak jakby się ten papier ścierny przyklejał do bursztynu. I jeżeli tylko poczujecie, że pod spodem coś zaczyna dodatkowo jeździć, natychmiast przerywajcie pracę i płuczcie i papier, i bursztyn, dlatego że może się okazać, że tam jakieś drobinki dostały się pod papier i wtedy dorobicie sobie większych rys, których się znowu będzie ciężko pozbyć, znowu dorobicie sobie pracy, więc papier na wyższych gradacjach powinien się właściwie kleić do bursztynu. I jeżeli tak nie jest, jeżeli czujecie, że tam coś jeździ, to natychmiast przerywajcie pracę. Oszczędzicie sobie wiele czasu na wyprowadzanie potem znowu głębokich rys. Thank you.
teraz, kiedy już skończyłem pracować papierem gradacji 1000, ta powierzchnia pomału zaczyna się robić błyszcząca i lśniąca i naprawdę mocno przezroczysta. Zaczynamy wchodzić na takie już gradacje, że to już zaczyna być połysk. No, on jest jeszcze bardzo drobny i bardzo dobrze widać rysy. I to było chyba na tyle. Nie wiem, może mi się uda to jeszcze wam pokazać na szybko. Jak to jest z przezroczystością, już w tej chwili jest całkiem spora. Już widać naprawdę porządnie przez tą powierzchnię, co tam się będzie działo w środku. No, to już jest naprawdę mocno przezroczysta powierzchnia, ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co osiągniemy na sam koniec. No dobra, idę wymienić wodę i przechodzę na papier gradacji 1500. Także kolejne godziny, tak jak mówię, duży kamień, dużo pracy. Gdyby był 8-gramowy, mielibyśmy skończone w ciągu kilku godzin, ale 10 razy więcej waży, to 10 razy więcej to może zająć czasu, albo i dłużej, zobaczymy. Gradacji 1500 skończona. Kiedyś, muszę przyznać, poprzestawałem na tej gradacji i przechodziłem już na pastę, ale jak odkryłem, jak bardzo kolejna gradacja, czyli 2000, skraca mi czas, który muszę poświęcić na poler, to wolę poświęcić kolejne nawet 15-20 minut do pół godziny z papierem gradacji 2000, niż bawić się potem jeszcze dłużej w polerowanie. Jak widzicie, rysy znowu wszystkie w jedną stronę, co pokazuje, że udało mi się ten prepoler całkiem dobrze wykonać. Spróbuję wam też pokazać jeszcze, jak bardzo przezroczysta ta powierzchnia już się zrobiła. Widzicie? O, już naprawdę dobrze można sobie obejrzeć, co jest w środku, bez smarowania olejem. Piękne chmurki, piękne zamglenie w środku i naprawdę dobrze przygotowana powierzchnia. Kurz niestety będzie łapał. Burz ten się elektryzuje od tarcia, więc on dłuższy czas będzie zbierał kurz. Ok, dobra, to idę wymienić wodę i wchodzę na ostatni papier gradacji 2000 i potem już tylko poler. Piękny. Naprawdę piękny. Bardzo się cieszę, że nad nim pracuję. Ciekaw jestem swoją drogą, czy bursztyny faktycznie mają większy pierwiastek męski. Myślę, że ta odrobina męskiej, słonecznej energii może bardzo dobrze robić, tak jak w tym znaczku yin-yang, w tym białym polu czarna kropka i w tym czarnym polu biała kropka. Takie piękne dopełnienie energii przeciwnej. Dlatego kobiety tak lubią nosić bursztyn. Ciekaw jestem, czy to faktycznie tak jest. No i wreszcie nadszedł ten moment, w którym mogę spokojnie powiedzieć, że praca papierami ściernymi została zakończona. Powierzchnia jest naprawdę bardzo dobrze przygotowana do poleru. Rysy są wzdłuż, bo te najłatwiej będzie zauważyć podczas polerowania, raczej ich brak. Pokażę wam jeszcze, co światło robi z bursztynem. Jak dobrze widać, co to jest w środku i co tutaj nadchodzi. Jak światło będzie przechodziło przez bursztyn, będzie super. I będzie super, jak światło będzie się odbijać, to wtedy będzie widać te szczegóły dodatkowe. To nadchodzi, jak również nadchodzi pasta i moment, w którym wreszcie będziemy mogli się już cieszyć tylko i wyłącznie pięknem tego bursztynu i skończę z nim pracę, chociaż przygoda, muszę przyznać, mimo tego, że długa, to dla mnie bardzo pouczająca i satysfakcjonująca.
Bardzo lubię pracować z bursztynami i bardzo lubię efekt, który powstaje. Przyszedł czas na poler. Miseczkę z wodą i papiery ścierne możemy już odłożyć, nie będą nam potrzebne. To jest wbrew pozorom jedna z najważniejszych, jeżeli nie najistotniejsza faza całej pracy. Powód jest bardzo prosty. Dobry poler powoduje, że jak największa ilość światła wpada do kamienia i z niego potem wypada, dzięki czemu zarówno kolory są znacznie żywsze, przezroczystość wydaje się być większa i brylancja. Wszelkie zjawiska optyczne, które chcieliśmy osiągnąć, tak naprawdę dobry poler tylko i wyłącznie podbije do góry. Ja używam do polerowania pasty wodnej. To jest akurat mieszanina mojego pomysłu, natomiast spokojnie możecie sobie kupić w supermarkecie budowlanym taką pastę na bazie wody do armatury, do polerowania metali. Ona się doskonale sprawdzi w tym celu. Ważne jest, żeby pamiętać, żeby ją rozwodnić. W jakim stosunku, to Wam konkretnie nie powiem. To już sobie każdy musi sprawdzić na czuja. To jest tak, że jeżeli pasta jest za gęsta, to będzie ciężko iść pod palcem, będzie szybko wysychać, natomiast jeżeli jest za rzadka, to będziecie mieli wrażenie, że tam się w ogóle nic nie dzieje. A jak się lekko, dobrze prowadzi pod palcem, to jest właśnie ten stan pożądany i tego poszukujcie, każdy sobie tam wypróbuje, jak będzie chciał. Co do materiałów, eksperymentowałem i z filcem, i z flanelą, i ze skórą. Zdecydowanie najlepiej sprawdza mi się stara bawełniana koszulka. Bardzo dobrze przyjmuje pastę, bardzo dobrze prowadzi się po kamieniu. Ale to już każdy z Was wyeksperymentuje sobie, co tam będzie chciał. No dobra, to jedziemy z tym polerem. Jeśli między prepolerem a polerem robiliście sobie przerwę dłuższą, ja na przykład prepoler robiłem wczoraj, a dopiero dzisiaj zabieram się za poler, to warto pamiętać o tym, żeby bursztyn umyć. Bursztyny mają zdolność gromadzenia ładunków elektrostatycznych, w związku z czym bardzo łatwo przyciągają kurz, a kurz jest w jakiejś części zbudowany m.in. z piasku, który jest wszechobecny, a ten ma twardość około 7 w skali Mohsa, więc jeżeli nie umyjecie bursztynu, a zdążył się gdzieś zakurzyć, to jest bardzo duża szansa, że porysujecie go sobie z powrotem tym piaskiem bądź jakimiś innymi drobinkami, więc żeby tego uniknąć, przed słabym polerem warto jest bursztyn umyć. To pozwoli Wam się pozbyć kurzu i uchroni Was przed porysowaniem jej z powrotem, czyli przed powrotem do poprzednich etapów pracy. No dobrze, pierwsza partia pasty została nałożona, została rozsmarowana. Lecę umyć bursztyn i zaraz sobie zobaczymy, co nam się udało w ten sposób osiągnąć. Ok, bursztyn umyty, po pierwszym kładzeniu pasty jest całkiem nieźle. Powierzchnia się robi szklista, natomiast ja cały czas jeszcze widzę, że jest jeszcze dużo rys, które trzeba wyprowadzić pastą. Nigdy to się nie udaje za pierwszym razem, na ogół to są procesy, które trzeba powtarzać 2-3-krotnie, czasami więcej, w zależności od tego, jak twardy jest bursztyn. Ale generalnie wrażenie zaczyna robić naprawdę spektakularne. Jest moc. I rysy jeszcze są cały czas. I właśnie wracamy na drugą część pasty, żeby spróbować je wyprowadzić. Tak, żeby już w ogóle ich nie było. Jeszcze jedna rzecz. Tu mi się włącza wujek dobra rada. Jeśli nie pracowaliście nigdy jeszcze z bursztynami, jeżeli jeszcze nigdy nie szlifowaliście bursztynu, to taka rada na początek, nie bierzcie się za tej wielkości takiej urody kamienie. Takie zdążycie zawsze jeszcze popsuć. Ja zaczynałem od kamieni 2-5-gramowych. Zrobiłem ich już setki, ale myślę, że co najmniej tam 10-15 wystarczy, żeby zapoznać się z materiałem, żeby zapoznać się z własnymi możliwościami, żeby zapoznać się z techniką. Potem, jak już będziecie pewni tego, co robicie, jak będziecie pewni tych wszystkich etapów, będziecie je znali na tyle, że będziecie w stanie przewidywać, co może się wydarzyć, to wtedy dopiero bierzcie się za kamienie tej urody i tej wielkości. To chyba tyle. Warstwa pała.
pasty wtarta w bursztyn, to już wszystko wyschło, więc nie będę tarł dalej, bo w ten sposób dorabiałbym tylko takich super drobnych rysek od tych środków trących, które się w niej znajdują. One działają dobrze tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta pasta jest jeszcze mokra. Jak już wyschnie, to zaczyna rysować powierzchnię z powrotem, więc w pewnym momencie, jak czujecie pod palcem, że już zaczyna wam ten palec stawać na tym bursztynie, to jak to wyczujecie, to nie smarujcie dalej. Nie dokładajcie pasty na to, dlatego że konsystencja już nie wróci do tego stanu płynnego, to będzie tylko cały czas dodatkowo rysować bursztyn. Biegnę do łazienki, go szybciutko umyć i zobaczymy, czy udało mi się tych podłużnych rys od papieru pozbyć całkowicie, czy trzeba będzie jeszcze raz powtórzyć cały proces. Bursztyn umyty, drugie wcielenie pasty za nami. Z tego co widzę, 95% rys tak naprawdę już nie istnieje. Na wszelki wypadek wykonuję jeszcze trzecie wcielenie pasty, takie super delikatne, żeby mieć całkowitą pewność, że bursztyn ma jak najlepszy kolor, jaki tylko można było osiągnąć. Mam nadzieję, że jeszcze tylko to jedno wcielenie i pozostanie już tylko i wyłącznie podziwiać i cieszyć oczy. No, efekt jest spektakulary. Naprawdę prześliczny. Taki z jakiejś takiej krainy snów ten krajobraz. Ciekawe, że to powiedziałem. Już nie mogę doczekać, kiedy się z nim prześpię. Dobra, lecę wcierać pastę. Po raz ostatni. Oczywiście taki najbardziej prymitywny sposób, to tak jak ja zaczynałem, to wystarczy kawałek flanelowej koszuli do tego, żeby uzyskać taki pseudopolar, więc jeżeli ktoś nie ma możliwości pracować inaczej, no to też absolutnie wystarczy na dzień dobry, ale zdecydowanie polecam jednak dalszą pracę pastą jeszcze. Trzecia partia wcielenia pasty zakończona. Mam nadzieję, że to już jest koniec pracy. Lecę szybko umyć bursztyn i zaraz sobie zobaczymy, czy to wystarczy. No tym razem poler udało się przyjąć takiej jakości, że już nawet woda nie chce się trzymać tego bursztynu. Ścieka z niego kropla po kropli. Ale za to powierzchnia naprawdę jest już satysfakcjonująca, absolutnie mnie. Więc mogę z dumą ogłosić, że praca nad bursztynem została zakończona. Yeah. Super, jakby to było ze szkła dla mnie. I właśnie o taki efekt chodzi. Takiego właśnie efektu poszukujcie, jak będziecie wykonywać power. Cuda. I to już koniec tej przygody. Ale jeszcze nie koniec tego filmu. Bardzo dziękuję, że zostaliście ze mną do teraz. Jako nagrodę dla wytrwałych przygotowałem małą prezentację tego, co się znajduje w tym pięknym bursztynie w środku. Ale muszę to powiedzieć najpierw. Jeśli jesteście osobami, które lubią eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi pochodzenia roślinnego, na przykład takimi, jakie znajdują się w kakao, to przygotujcie sobie teraz kubeczek, wypijcie, usiądźcie wygodnie w fotelu i dopiero potem obejrzyjcie ten film do końca. A i koniecznie potem jeszcze zajrzyjcie na naszego Patronite'a, który działa już od tygodnia. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.